Sondaż. Polacy boją się tego coraz bardziej. Sondaż. Coraz więcej Polaków boi się zakażenia koronawirusem. 64%. Polaków boi się zakażenia koronawirusem, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Ten odsetek wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca. W pierwszej połowie kwietnia zakażenia koronawirusem bało się 64% respondentów, w tym 23%. Podało, że bardzo się boi, a 41%, że trochę się boi. Zakażenia nie boi się 35% respondentów, w tym 21%. Raczej się nie boi, a 14% w ogóle się nie boi. Dla porównania w pierwszej połowie marca zakażenia się bało 61% badanych, w tym 22%. Bało się bardzo, a 39% bało się trochę. 38% podało, że nie boi się, w tym 21%, że raczej się nie boi, a 17%, że w ogóle się nie boi. Najbardziej obawiają się osoby starsze, jak podaje CBOS, poziom obaw przed zarażeniem się różnicuje wiek badanych. Zakażenia obawiają się przede wszystkim starsi respondenci, mający co najmniej 65 lat oraz w wieku od 55 do 64 lat. Najrzadziej obawy przed zakażeniem wyrażają najmłodsi, boi się mniej niż połowa ankietowanych poniżej 25 roku życia i nieco ponad połowa mających od 25 do 34 lat. Wśród osób, które już się zaszczepiły przeciw COVID-19 przynajmniej jedną dawką, poziom obaw przed zarażeniem się nadal pozostaje wysoki, ogółem boi się 72% z nich, w tym 34%. Boi się bardzo. Gorsze oceny działań rządu. Oceny działań rządu mających na celu walkę z epidemią są gorsze od rejestrowanych w marcu. Pogorszenie wpisuje się w trwającą od lutego niekorzystną dla rządu tendencję, zauważa CBOS. W pierwszej połowie kwietnia 43% badanych oceniało, że rząd dobrze radzi sobie z ograniczaniem epidemii, w tym 9%, że zdecydowanie dobrze, a 34%. Że raczej dobrze. Krytycznie politykę rządu w tym zakresie ocenia 49% ankietowanych, w tym 27% oceniają raczej źle, a 22% zdecydowanie źle. W pierwszej połowie marca dobrze działania rządu oceniało 45% badanych, w tym zdecydowanie dobrze 8%, a raczej dobrze 37%. Odmiennego zdania było 50%. Respondentów, w tym 31%, oceniało działania raczej źle, a 19% zdecydowanie źle. Spośród cech społeczno-demograficznych postrzeganie działań rządu wobec epidemii różnicuje przede wszystkim wiek. Im starsi respondenci, tym lepiej oceniają politykę obecnego gabinetu w tym zakresie i odwrotnie. Wysiłki rządu zmierzające do ograniczenia epidemii docenia 12%. Osób do 24 roku i 65% badanych mających co najmniej 65 lat. Krytycznie ocenia je 28% najstarszych respondentów i 79% ankietowanych do 24 roku życia. Szczegóły sondażu. Badanie przeprowadzono od 8 do 18 kwietnia 2021 roku w ramach procedury Mixed Modena reprezentatywnej i imiennej próbie 1131 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania, 47,3%. Wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera metoda CAPI, 38,5%. Wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS CATI, 14,2%. Samodzielne wypełnienie ankiety internetowej CAVI. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.